Witam. W omówieniu chaptera 1033 dzisiaj i teraz, w sumie od teraz, będę leciał bez żadnego scenariusza. I to będzie luźna gadka, trochę pocięta po prostu. Będę sobie robił przerwę na namysł i potem to powiem i utnę, więc dla was to nie będzie różnicy. I po prostu będę przeglądał sobie chapter wzdłuż i wszerz, poruszał wątki po kolei i co o nich myślę. Myślę, że taki format będzie i dla mnie szybszy do zrobienia, prostszy do zrobienia i w sumie jest taki trochę luźniejszy. To, co widzicie teraz na ekranie, tak to chyba też zostanie. Nie będę wstawiał żadnych zdjęć. Raczej nie będę wstawiał żadnych zdjęć. I w sumie zacznijmy od tego, że chapter się skupia głównie na Zoro, więc ja jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwy z tego powodu i z tego, co widać, Enma się narzuca mocno. To teraz to chyba się stało tylko raz, jak pierwszy raz Zoro wziął do ręki Enmę, ale teraz notorycznie ta Enma zabiera mu haki, co jest, no, niezbyt fajne podczas walki, więc to jest na pewno utrudniające. Co dziwniejsze jest to, co robi King, moim zdaniem, bo King robi bardzo dziwne rzeczy w tym momencie. On stanął przed Zoro, dał się zaatakować i od razu wybuchł. I nie wiem, czy to jest związane z jego rasą, czyli Lunarian, czy może po prostu coś innego. Ale jest to naprawdę ciekawe. Co też zauważyłem, wydaje mi się, że jego miecz się zmienił. Za pierwszym razem, jak sklaszowali Zoro i King, to King miał ten zębaty miecz, a teraz ma taki zwykły. Więc nie wiem, może się gdzieś pogubiłem i przeoczyłem, albo po prostu... No nie wiem, może po prostu ten miecz ma jakiś mechanizm, który przeoczyłem. Ale potem wybuchu fokus przechodzi na Sanjiego i Queena. Queen poleciał bardzo daleko od tego Hell's Memories z chaptera 31. Sanji go posłał całkiem daleko, przebił się chyba przez 5 ścian, jak nie więcej, ale stoi dalej. Te zoany są porąbane wszystkie. Zoany, w sumie mogę też, w sumie poruszę też ten temat. Za dużo jest tych zoanów na Wano, ale myślę, że to jest po to, żeby zaprezentować, jak silne są, ale nie w sile takiej typowej, tylko bardziej chodzi o wytrzymałość. Wystarczy pomyśleć o Queenie, Kingu, Jacku i między innymi Kaido, oni mają masakryczną wytrzymałość. Tyle hitów przyjęli od początku tego rajdu i dalej stoją. Chociaż Jack chyba został pokonany już. Nie wiem, wypadło mi to z głowy. Albo został już pokonany, albo dalej walcz. Chyba go pokonał Inuarashi. A Perospera... Tak, Inuarashi go chyba pokonał i Perospera też bodajże leży pobity przez Nekomamusiego. W każdym razie Queen wspomina o tym, że Lunarianie byli nazywani bogami i jego rasa nie wymarła, tylko została wymazana, wybita i on przeżył. Prawdopodobne jest to, że King był niewolnikiem i możliwe, że ma jakieś oznaczenia albo jakieś poparzenia na całym ciele, może dlatego nosi taki strój, a nie inny, albo nosi ten strój, aby ukryć jeszcze inne rzeczy związane z jego rasą. No bo te skrzydła i ogień już w sumie oddają, czym on jest. Na pierwszy rzut oka, jeśli się zna historię, jeśli się zna tą rasę i jak powinni wyglądać z opisu mniej więcej, więc możliwe, że coś ukrywa ważnego pod tą maską. Tylko że Queen, mimo że jest gadatliwy, to nie chciał powiedzieć nic więcej i powiedział Sanjiemu, żeby dowiedział się sam, jak taka potężna rasa mogła zostać wybita. Więc niestety. Wracając do walki Kinga i Zoro, Enma dalej się stawiła się na tyle, że Zoro dostał znowu tym atakiem. Tempura Udon. Tym, co King naciąga sobie głowę i robi gomu gomu no. Tylko, że szpiczasty, bo ma dziób. I przez to Zoro wypadły wszystkie miecze z rąk. I teraz jest fajna sekwencja, w której udaje mu się zebrać po kolei każdy miecz, ale gdy je zbiera, przypomina mu się pewna rzecz. Więc jak zebrał Sandaiki Tetsu, przypomniała mu się rozmowa z Hitetsu, który właśnie powiedział Zoro, że on go stworzył, a także z Ippon Matsu, czyli tym sklepikarzem z Lockdown, który mu sprzedał, który mu oddał Sandaiki Tetsu i Yubashiri. I właśnie chodziło o konwersację, że Sandaiki Tetsu jest przeklęty i Ippon Matsu nie chciał mu go sprzedać. King komentuje, że Zoro ryzykuje życiem, aby ocalić swój miecz, ale mniejsze o to. Kiedy podnosi Wado Ichimonji, przypomina mu się jego prośba do ojca Queeny, aby oddał jej miecz jemu. A potem znowu rozmowa z Hitetsu, który wspomniał, że Wado Ichimonji zostało stworzone przez tą samą osobę, co stworzyła Enmę, czyli Shimotsuki Kozaburo, który się później we flashbacku pojawia, co jest ciekawe. I właśnie przez to Zoro ma takie, zaczyna łączyć kropki. Zaczyna się zastanawiać, co miecze z Wano robiły na East Blue. W końcu zdobył Sandaiki Tetsu, stworzone przez Hitetsu. No i oczywiście zdobył też Wado Ichimonji na East Blue od Queeny, a raczej od jej ojca. Więc po chwili atakowania Kinga i po tym, jak Enma znowu zaczęła wysysać z niego haki, Zoro przypomniał sobie rozmowę z Momo o słowie Sunachi. Bo powiedział on mu, że po prostu jakiś
staruch w jego wiosce używał tego słowa i go nauczył. Tylko nigdy nie wiadomo było, co to za staruch. Okazało się, że to jest Shimotsuki Kozaburo, który stworzył Wado Ichimonji i Yenme. Jest on w tym wspomnieniu. Nie mogę wam powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że dostaliśmy w końcu następny flashback od Zoro. Coś nowego w końcu. Coś w końcu nowego. To jest podkreślone, że to jest Zoro's hometown, czyli tam dorastał, co w sumie już wiemy, ale też nie wiemy, co się działo przed pierwotnym flashbackiem, więc możliwe, że to ma na celu coś tam nam powiedzieć. Wtedy Kozaburo tłumaczy, że Sunachi to jest wykrzyk, który dodaje ci otuchy, ale Zoro stwierdził, że jednak i tak tego nie użyje, bo brzmi dziwnie. Kozaburo dał Zoro 2 miecze, żeby nimi ćwiczył, ponieważ stwierdził, że musi być już znudzony ćwiczeniem w dojo, więc oddał mu je za darmo. I co jest bardzo ciekawe, Kozaburo wytłumaczył nam też, czym są przeklęte miecze, ponieważ stwierdził, że ludzie nazywają je przeklętymi, bo tak naprawdę się ich boją. Inaczej, on powiedział, że słabi ludzie, ludzie, którzy nie potrafią nimi władać, nazywają je przeklętymi, bo się ich boją, no bo nie potrafią nimi władać. Miecz jest stworzony, żeby zabijać, więc miecz, który spełnia takie wymagania, jest po prostu wysokiej klasy, a że ludzie nie potrafią panować tego miecza i go podporządkować, to wtedy miecz ucieka spod kontroli. Każdy miecz jest jak jakaś osoba ze swoją osobowością i ze swoją własną wolą. Więc wiemy teraz, że przeklęte miecze to jest mit i tak naprawdę nie przynoszą użytkownikowi złej śmierci. Możliwe, że ludzie stwierdzili, że przeklęte miecze przynoszą użytkownikowi śmierć, ponieważ nie był w stanie go opanować na polu bitwy i przez to po prostu został zabity. Albo po prostu tak jak w przypadku Enmy, miecz pochłonął całe haki swojego użytkownika, tylko nie wiadomo, ile mieczy byłoby w stanie coś takiego zrobić. Więc przez to cały flashback i rozmowę z Kozaburo, Zoro doszedł do wniosku, że Enma tak naprawdę testuje Zoro. Enma wybrała Zoro i teraz go testuje. Sprawdza, czy potrafi nią władać. Więc Zoro dochodzi do różnych wniosków i cały czas nie jest świadom tego, że posiada królewskie haki. Nawet King to wypomina, że też ma ambicje zostania królem. Więc to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe, bo on wspomniał o używaniu królewskiego haki jako ambicje na bycie kingly ambitions, tak to jest w skanie napisane. I Zoro się zgadza, ponieważ złożył obietnicę swojemu kapitanowi i najlepszej przyjaciółce, czy tam najstarszej przyjaciółce. Zoro cały czas nie jest świadom swojego królewskiego haki, królewskiego pokrycia, które ewidentnie posiada, co będzie masakrycznym power-upem, kiedy już to opanuje. Jeśli będzie mógł opanować Enmę królewskim haki, to myślę, że Zoro z łatwością pokona Kinga wraz z dowiedzeniem się o jego słabości, bo Lunarianie ewidentnie mają jakąś słabość. King na pewno nie chciał powiedzieć Sanjiemu, jak zostali wybici, ponieważ było to przez słabość i wtedy Sanji mógłby poinformować Zoro, ponieważ Queen się właśnie dowiedział, że Sanji z Zoro rozmawiał, więc chciał po prostu czegoś takiego uniknąć. Wątpię, że zbliżamy się do Czarnego Ostrza w jakikolwiek sposób, z jakimkolwiek z nich. Możliwe, że jeśli Zoro opanuje Enmę, to jest na to szansa, ponieważ nie jestem pewny, jaką ambicję posiada Enma, jaką wolę. Wiemy, że Wado Ichimonji chce zostać najlepszym mieczem, czy coś w ten deseń, nie? Bycie mieczem najsilniejszego szermierza, ponieważ to prawdopodobnie może być związane z ambicją miecza, z jego wolą. I nie wiemy, jaka jest wola ani Sandai Kitetsu, ani Enmy. Najprawdopodobniej, tak już mówiłem, Wado Ichimonji ma wolę zostania najsilniejszym, ponieważ Kuina nie mogła tego osiągnąć. Chociaż nie możemy też patrzeć na to przez pryzmat Kuiny. Możliwe, że Wado Ichimonji miał jeszcze inną ambicję. To jest bardzo ciekawe. Poza tym Wado Ichimonji nie jest przeklętym mieczem, ale teraz, jak nam Kozaburo to wytłumaczył, nie ma czegoś takiego jak przeklęty miecz, więc równie dobrze każdy mógłby być przeklęty, każdy silniejszy miecz. A Wado Ichimonji jest Meito, jest na wyższych sferach. Nie pamiętam, w jakiej klasyfikacji dokładnie jest Wado Ichimonji, ale jest chyba wyżej niż Sandai Kitetsu. Więc nie zdziwiłoby mnie to, że Kuina zmarła przez to, że dzierżyła Wado Ichimonji w walce z Zoro. To by było bardzo ciekawe. To by było bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawe. Możecie powiedzieć mi, co o tym myślicie. To by było na tyle, bo już tutaj mówię przez 16 minut. No to na pewno będzie skrócone, nie wiem do ilu. Możecie zasubskrybować mój kanał, żeby dostawać powiadomienia do najnowszych filmów. Dołączyć na mój serwer Discord, gdzie możecie rozmawiać z innymi o One Piece i nie tylko. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie śladu łapką w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.